Witam serdecznie w ten wspaniały dzień. Dzisiaj mamy najkrótszą noc w roku. Mamy noc kupały, nasze słowiańskie walentynki, które myślę wracają do łask, bo coraz więcej ludzi doszukuje się tego, kim jest, skąd pochodzi, skąd się wywodzi i jakie tradycje, wartości reprezentuje, tak? Teraz chciałem wam pokazać tylko takie miejsce. Słuchajcie, jest tu nie wiem ile pszczół, os, wszystkiego. I kiedyś unikałbym takiego miejsca, nawet bym w takim miejscu nie stał. Zobaczcie, można powiedzieć, że prawie trzymam je, prawie siedzą mi te osy, pszczoły na ręce. A uwierzcie mi, że nie wiem, jakiś czas wstecz byłoby to niemożliwe, żebym ja w ogóle w takie miejsce gdzieś podszedł albo coś takiego zrobił. Nie wiem, zobaczcie może, czy dźwięk po prostu... Postaram się przykryć troszkę dźwięku właśnie, jak te owadki tutaj sobie pracują. Mam nadzieję, że mi telefon nie upadnie. Ok. A dzisiaj, moi drodzy, chciałem porozmawiać o magii i fizyce kwantowej, które przeplatają się w naszym życiu, tak? Są to rzeczy, które... Niektóre rzeczy można wyjaśnić z punktu właśnie już fizyki kwantowej, a niektóre wciąż pozostają niewyjaśnione. Wciąż szukamy odpowiedzi, jak dane rzeczy się dzieją, manifestują, jak na pewne rzeczy trafiamy, jak pewne rozwiązania nam przychodzą, jak odkrywamy niektóre rzeczy w naszym życiu, tak? No bo zobaczcie, takie rzeczy jak afirmacje, intencje, medytacje, widzenie aury, wychodzenie z ciała, rozwój świadome sny oczywiście, to można już na pewnym, w pewnym stopniu wytłumaczyć za pomocą fizyki kwantowej. No i niektórzy właśnie uciekają od tych dzieci, mówią, nie, to jakieś dziwne. Od razu same te nazwy, które wymieniłem, odstraszają, ponieważ kojarzą się właśnie z jakąś, nie wiem, może magią, może jakimiś innymi rzeczami, które nie rozumiemy ich do końca i były nam przedstawiane w jakimś złym, niekorzystnym świetle. Albo gdzieś coś usłyszeliśmy kiedyś dawno, że to jest niedobre i już tego nie robimy i uważamy, że to jest niedobre, tak? A nauka idzie do przodu i większość z tych rzeczy można już wytłumaczyć za pomocą fizyki kwantowej, a rzeczy, których nie można wytłumaczyć za pomocą fizyki kwantowej, będzie pewnie można w przyszłości wytłumaczyć za pomocą fizyki kwantowej, no bo co jeśli te rzeczy, które nazywaliśmy w przeszłości, te obecnie magią, są po prostu częścią fizyki, której nie rozumiemy, tak? No i dzisiaj chciałbym odnieść się właśnie do fizyki kwantowej i przełożyć to w międzyczasie na właśnie magię i na to, na siłę sprawczą tutaj na naszym ziemskim wymiarze, jak to działa i jak to się manifestuje, czyli tak, prawo przyciągania, które też jest w to wpisane. No i zobaczcie, kwant jest to najmniejsza na ten moment cząsteczka znana w fizyce właśnie kwantowej. No i takim, załóżmy, Einstein był jednym właśnie z takich prekursorów fizyki kwantowej. On tego nie popierał, on do końca starał się udowodnić, że fizyka kwantowa nie jest czymś dobrym. Jednak zaraz po jego śmierci udowodniono, że ma to bardzo duże zastosowanie. No i zobaczcie, jednym też z takich prekursorów fizyki kwantowej był Young, pan Young, tak? I on zaprezentował pewien eksperyment, w którym wyobraźmy sobie jakąś, nie wiem, deskę, która ma dwie szczeliny, tak? I w tle jest druga deska, która nie ma szczelin, tak? No i na początku wyobraźmy sobie, że puszczamy przez te dwie szczeliny kule bilardowe, tak? No i one będą się odbijały, tak wiemy, będą się odbijały po prostej, czyli na tej drugiej ścianie będą się zatrzymywały w linii prostej, tak? No i tak też było na początku tego eksperymentu, gdzie puszczano kule bilardowe i odbijały się tak, jak zakładano, tak? Później stwierdzono, że przepuścimy pojedyncze fotony przez te szczeliny, tak? No i puszczano w takich samych odstępach czasowych, jak te kule bilardowe, fotony, tak? Jednak co się okazało? Te fotony, gdy nie były jakby
obserwowane, tak? Bo nie spodziewano się, że mogą być w ogóle takie efekty na tej drugiej ścianie, gdyż spodziewano się, że miejsca uderzeń fotonów będą takie same jak miejsca uderzeń kul bilardowych, czyli że będą w linii prostej po prostu, tak? A tak się nie stało, gdyż fotony po sprawdzeniu tego, gdzie się zatrzymywały na tej drugiej ścianie, były na całej ścianie, odbicia były na całej ścianie, rozchodziło się tak mniej więcej to jak fala wody, tak? Czyli po prostu uderzał losowo tam, gdzie chciał, tak jakby uderzała się cała, tak jakby tych fotonów było mnóstwo, albo na początku myślano, że po prostu ten foton się jakoś rozprasza, albo wybiera sobie, przez którą dziurę ma przelecieć, bo były te fotony, moi drodzy, były dwie te dziury, tak? No i co później stwierdzili, pan Yang stwierdził, że okej, no to zobaczymy, dlaczego się stało tak, a nie inaczej. I po prostu na tych dziurach zamontowano specjalne bramki, które miały właśnie kontrolować, gdzie ten foton się po prostu, jak ten foton przemierza tą ścianę, te dziury i tak dalej, tak? No i co się okazało? Gdy oni te bramki ustawili, byli gotowi, już obserwowali, już chcieli zobaczyć, już myśleli, że będą wiedzieli, jak ta tajemnica, jak ta zagadka się rozwiąże, no to, moi drodzy, stało się coś znowu nieprzewidywanego, że gdy oni obserwowali te fotony i czekali właśnie, co się stanie po przekroczeniu tej jednej z tych dziur przez foton, okazało się, że foton z powrotem zaczął zachowywać się tak, jak kula bilardowa, czyli uderzał tylko tak jakby po prostej, tak? A nie tworzył tych wzorów interferencyjnych, jak wcześniej to miało, gdy nie był obserwowany. Czyli foton zaczął zachowywać się tak, jak oczekiwali od tego obserwatorzy, tak? Czyli wykonał to, co po prostu było od niego oczekiwane, że uderzy po prostej, bo był obserwowany, więc zachował się tak, jak logika nakazuje. Tak samo bąki nie powinny latać, ponieważ fizyka mówi, że ich proporcja skrzydeł jest za mała do proporcji ciała, tak? No ale o tym nie wiedzą i latają, tak? Taki przykład. Kolejna rzecz. Jest to splątanie kwantowe, czyli mamy dwa kwanty. Każdy kwant ma swojego antykwanta, tak? Czyli na przykład jeżeli mamy kwant jakiś dodatni, będzie ujemny. No i jest tak, że jeżeli wysyłamy na przykład, mamy dwa kwanty, które wyślemy gdzieś, nie wiemy, który jest który, wysyłamy jeden na jakiś biegun, drugi na równik, no to nie wiem, jak te kwanty się zachowają. Dopiero jak otworzymy i na przykład zobaczymy, że o, ten kwant jest dodatni, to mamy pewność wtedy, że ten drugi jest ujemny, tak? Ale dopiero wiemy to, gdy otworzymy tą skrzynkę, tak? Był podobny eksperyment, właśnie też wysłali rękawiczki, nie pamiętam kto, wysłali rękawiczki, jedną na Antarktydę, drugą do jakiegoś uniwersytetu i w momencie, kiedy otworzyli pierwszą walizkę, dopiero wtedy mieli pewność, że na Antarktydzie jest ta druga rękawiczka, tak? Czyli prawa bądź lewa. Jeszcze jest kolejny eksperyment pana Wawilowa przez 2V. Pan Wawilow wymyślił coś takiego, aby pokazać to, że właśnie fotony są, że światło jest falowe, nie jest ciągłe. Tak samo jak efekt z grillem, gdy na przykład kładziemy rękę nad grillem, to wydaje nam się, że po prostu czujemy ciepło cały czas, tak? Jednak oczywiście po zmierzeniu tego, po przeprowadzeniu odpowiednich eksperymentów, wiemy, że to ciepło też jest falowe i dociera do nas z pewnym opóźnieniem, z różnymi częstotliwościami, tak? Wrócę do eksperymentu pana Wawilowa. Czyli pan Nikolaj bodajże to się nazywał. Pan Wawilow wymyślił coś takiego, że ustawił w ciemnym pokoju, w bardzo ciemnym pokoju, źródło światła, czyli mniej więcej tak, a przed źródłem światła zrobił tak jakby jakiś, ustawił taki okrąg z wyciętym jakby jednym kawałkiem na pizzę, czyli jedna taka dziura, szczelina się stworzyła i w momencie, gdy kręcił kołem, to nie za każdym obrotem światło przechodziło przez ten kawałek jakby przez ten wycięty kawałek pizzy w tym kole, tak? Czyli mówi to też o tym, że potwierdza to tą teorię, że światło jest falowe, tak? Ciepło jest falowe i dzięki temu możemy po prostu odnieść się do tego, jak że to my jesteśmy kreatorami właśnie swojego życia,
swojego, no, swojej egzystencji, tak? No i moi drodzy, jak to przekłada się właśnie na... jak to przekłada się, tutaj mam małą ściągę, ponieważ sobie to wypunktowałem. Jak to przekłada się, moi drodzy, na nasze życie codzienne? Jak to przekłada się na nasze życie po prostu takie zwykłe, codzienne, jaką my osobą jesteśmy? Jak to przekłada się na naszą świadomość? Czyli zobaczcie, możemy podzielić swoją świadomość na etapy. Każdy z nas był, każdy z nas jest obecnie na innym etapie swojej świadomości. No i w myśl zasady, tam gdzie uwaga, tam energia, tak? Tam gdzie kierujemy swoją uwagę, energię, tam po prostu wszystko się rozwija, wzrasta, tam idzie nasza intencja, tak? No i zobaczcie, jeżeli byliśmy w przeszłości takim człowiekiem, który miał dość małą świadomość, był takim jakby osobą, którą sterowano, miał podpięte różne egregory, czy to polityczne, czy to religijne, i działał tylko w tych, w tej furtce, załóżmy, w tym małym pudełku, że tylko tak do pracy, do domu, zagłosować, do kościoła i to wszystko, tak? I gdzieś tam może jakaś swoja mała pasja. Jest takie przeświadczenie, że o, mamy, na nic nie mamy wpływu, mamy bardzo mały wpływ na otoczenie, bardzo mały wpływ na nasze życie, tak? Musimy dostosować się do tego, co jest nam mówione, do tego, co jest nam wpajane, tak? To jest taki pierwszy właśnie jakby poziom, gdzie ta świadomość jest niska, gdzie nie zauważamy jeszcze takich wynikowych, że to, co wewnątrz, to na zewnątrz, to, co w środku, to na zewnątrz, że emocje, wszystkie różne problemy, którym dajemy energię, które rozdrapujemy, wszystkie jakieś nieprzepracowane traumy, nasze nastawienie do życia, nasz sposób, w jaki się czujemy, w jaki reagujemy na różne sytuacje, jest wynikową tego, jak manifestuje się nasze życie na zewnątrz. Czyli jeżeli w środku jesteśmy nieszczęśliwi, bardzo ciężko będzie nam być szczęśliwym na zewnątrz, tak? Drugi poziom, czyli drugi taki jakby, jak już stwierdziliśmy, że coś jest nie tak i chcemy iść dalej, że widzimy, że po prostu to życie może wyglądać zupełnie inaczej, dajemy sobie jakby szansę na zmianę, tak? Gdy może wydarzyło się coś w naszym życiu, co zmusiło nas do tej zmiany, tak? To mamy po prostu, wyznaczamy sobie jakieś cele, tak? Wyznaczamy sobie jakieś cele, stwierdzamy, ok, to jest koniec, zmieniam wszystko, jest nasz taki jakby entuzjazm, taki pierwszy zapał do tego, że widzimy, że jeżeli nad czymś popracujemy, to przyniesie nam efekt. Jeżeli nad czymś się skupimy, to urośnie, tak? Ale to jeszcze jest takie przekonanie, że okej, to będę jakimś tam najlepszym artystą, malarzem, śpiewakiem, jakimś, powiedzmy, piłkarzem, jakimś sportowcem, tenisistą, nie wiem, sprinterem, ale wierzymy wtedy jeszcze w to, że okej, osiągnę to, ale muszę poświęcić coś dla tego, żeby tylko to robić, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy też pomału zauważać, że to, jak my się czujemy w środku, ma właśnie wydźwięk na zewnątrz. Zaczynamy coraz częściej zauważać takie koleracje, że jedno jest wynikową drugiego, że na przykład jeżeli mieliśmy zły humor od rana, to wszystkie rzeczy w tym dniu na przykład nas irytowały, frustrowały, pogłębiały ten stan i było coraz gorzej. A jeżeli my od razu zareagowaliśmy na przykład na poziomie tym pierwszym, gdzie się źle poczuliśmy, gdzie coś nas wciągało w te niższe wibracje i powiedzieliśmy hola, nie teraz, już znam to, wiem co będzie, dziękuję, idę na spacer, idę to rozładować, idę sobie to przemyśleć, ja się w to nie podpinam. Więc ten stan nie będzie karmiony i on po chwili przejdzie i znowu będziemy mogli wskoczyć na ten poziom wyżej, tak? No i gdy już mamy ten, załóżmy, taki, wiemy mniej więcej, jak już pracować nad sobą, zaczynamy tą pracę, jakby zaczęliśmy, jakby załapaliśmy te pierwsze efekty, załapaliśmy tego pierwszego jakby bakcyla, no to później przechodzimy na taki poziom już kolejny, gdzie zauważamy, gdzie mój sukces na przykład jest sukcesem innych, tak? Więc jeżeli mi się coś udaje, ja odnoszę zmiany, zmieniam się na lepsze w sobie i widać tą zmianę na zewnątrz, ludzie zaczynają pytać też, tak? Ludzie zaczynają pytać, skąd ta zmiana samopoczucia, skąd ta zmiana nastawienia. Jeżeli na przykład, nie wiem, mamy jakieś tam, nie wiem, rozwijamy jakąś jedną dziedzinę, na przykład, nie wiem, coś nam wyszło, znaleźliśmy sposób na jakiś, nie wiem, żeby coś zarobić, żeby gdzieś wyjechać, jakiś sposób, że na przykład, nie wiem, znaleźliśmy jakąś promocję,
To na przykład nie wiem, taki głupi przykład. To, że z tym się podzielimy się z kimś tą ideą, pomysłem, to z naszej lodówki, słuchajcie, nic nie zginie, tak? Nikt nie przychodzi do naszego domu, nie otwiera lodówki i nie bierze tego pomysłu, tak? Tylko przekłada go przez swoje filtry i stara się też wyciągnąć z tego to, co najlepsze, tak? Więc my działamy już po prostu tak, że chcemy, aby wszystkim było lepiej, chcemy po prostu wszystkich wypchnąć do góry, wszystkim pomóc, aby nie spychać nikogo ze schodów, tylko żeby po prostu całą naszą ludzkość jako świadomość wyciągać do góry, tak? Nie walczę już, tworzę, mam tego świadomość, że jestem kreatorem, pracuję nad sobą, przepracowywuję swoje traumy z przeszłości, robię to świadomie, medytuję, tak? To jest ten poziom taki już, no, że coś się dzieje, dużo się dzieje, dużo dzieje się tej magii, dużo dzieje się tych wynikowych, bo mamy tego świadomość, że to działa, tak? Mamy świadomość, że to wszystko, co robimy, działa. Mamy świadomość tego, że nasze nastawienie ma znaczenie. Mamy świadomość tego, że nasze, nie wiem, poczucie wartości jest w nas samych i to zależy tylko od nas. Nikt nie jest w stanie zburzyć naszego poczucia wartości, nikt nie jest w stanie, nie wiem, jakoś nas wytrącić, bo na przykład ja tak samo mogę powiedzieć teraz, nie, zacząłem nagrywać te filmiki i też na początku ktoś tam mi tam mówi, o, to nie tak, o, nie, no, z tym się nie zgadzam. I często były to osoby, które były jakby, no nie, że najbliższe, ale z którymi spędzałem, nie wiem, rozmawiałem, dzieliłem się swoimi pomysłami, tak? I na przykład ktoś mówi, a nie, to nie takie, to nie takie, na przykład, nie wiem, tata coś tam mi powiedział, no, dobra, no w sumie fajnie, no ale tam coś tam byś zmienił, nie? Słuchajcie, to jest moja percepcja, to jest moje życie, to jest mój świat i ja jestem kreatorem tego, co robię, ja jestem kreatorem tego, co tworzę, ja jestem za to odpowiedzialny i to, ja już to czytałem, wiecie, z uśmiechem oczywiście, mówię, dobra, spoko, dzięki za uwagę, mówię, na pewno tak, masz rację, zgadzam się z tym, co mówisz, jednak no, moja perspektywa na ten pogląd jest inna, ja uważam tak, tak, tak i tak, tak, szanuję twoje zdanie, ok, ale no, prosiłbym cię, żebyś nie wpływał na mój pogląd, na moją ocenę, tak? I ja już się uśmiechałem do tego, no bo wiecie, no, wiedziałem, że to już takie, no, już wiedziałem, że to jest, ok, coś robię, coś gdzieś tam idzie, załóżmy, i gdzieś tu jakieś takie małe szpileczki, ale mówię, z uśmiechem na twarzy, wszystko z radością, no bo to już widzimy tak jakby poza tą kurtyną, z jakiego poziomu te, załóżmy, emocje różne wychodzą. No i zobaczcie dalej, już taki, jak już bardzo dużo nad sobą pracujemy, jeżeli już jesteśmy prawie, że krystalicznie, jakby to powiedzieć, rozpracowani, przepracowani, już znamy bardzo wiele swoich procesów, swoich mechanizmów, jak reagujemy, co nam szkodzi, co nam pomaga, no to mamy ten właśnie poziom później kolejny, to już jest takie jakby, nie wiem, prawie można nawet oświecenie, że gdzie działamy wszystko z poziomu zaufania, z poziomu serca, działamy, robimy, ufamy, nie boimy się, jesteśmy jednością ze wszystkim, mamy tą świadomość, że jesteśmy jednością ze wszystkim, jesteśmy zarówno kroplą, jak i całym oceanem, jesteśmy kroplą, która wpada do oceanu, jak i zarówno całym oceanem, jako ta kropla, tak? Także kreujemy świadomie swoim życiem, rozwijamy się, działamy na takim flow, na takim pełnym zaufaniu, że nasze działania są dobre, jesteśmy połączeni ze wszystkim, działamy ku polepszeniu ogółu, ku polepszeniu swojego życia, ku polepszeniu życia z innych, tak? No bo zobaczcie, to jest tak jak z lustrem. Zobaczcie, jeżeli staniemy naprzeciwko lustra, to lustro samo się nie uśmiechnie. To lustro samo, to odbicie w tym lustrze nie zrobi tego pierwszego kroku, nie uśmiechnie się do nas, nie poda nam ręki i tak dalej. Ale jeżeli zobaczycie się raczej na dzieci, jeżeli my uśmiechniemy się piersi, jeżeli my podamy rękę piersi, jeżeli my zmienimy swoje wnętrze i wtedy pojawi się ten uśmiech w lustrze na zewnątrz, tak? Czyli, moi drodzy, praca nad sobą, jeszcze raz praca nad sobą, zaufanie, takie nieprzejmowanie się jakby rzeczami, na które nie mamy wpływu, tak? Czyli okej, coś tam przeczytamy, zobaczymy i tak dalej, gdzieś tam nam jakiś niskowibracyjny obraz wpadnie w ten. Okej, akceptujemy to, tak się dzieje, ale dzieje się też mnóstwo pięknych, wspaniałych rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę i na które, których powinniśmy zapraszać do swojego życia coraz więcej, moi drodzy. Skupmy się na pracy nad sobą, na byciu po prostu
lepszą osobą względem siebie z wczoraj. Bo życie to jest praca nad sobą, a nie rywalizacja z innymi, tak? Także moi drodzy, wspaniałej soboty. Ja to jeszcze muszę przez ten lasek sobie przejść. Moi drodzy, wspaniałej soboty. Wspaniałego popołudnia. Pięknego czasu z najbliższymi. Pięknego czasu ze samym sobą. I do zobaczenia, myślę, jutro. Pozdrawiam serdecznie.